Siemacie kochani, z tej strony LoloV12, witam was serdecznie, ślicznie i gorąco i zapraszam was na kolejnego motovloga. Zaczynamy! W dzisiejszym takim motovlogu, rozumiecie, ja sobie wymyśliłem, że porozmawiamy sobie, a w sumie ja z wami porozmawiam, ale możecie się dołączyć do tej rozmowy, do tej wypowiedzi, o czym sobie z wami porozmawiam. Ano ja sobie dzisiaj z wami porozmawiam na temat taki, myślę, dość kontrowersyjny. Dlaczego? No już wam mówię. Bo dzisiejszym tematem motovloga mojego będzie temat spuszczeni z kagańca. I co ja przez to rozumuję? Ludzie, osoby, człowieki, spuszczeni z kagańca są to dla mnie ludzie, którzy wyjeżdżają sobie na ulicę. Nieważne, czy to moto, czy to samochodem. I po prostu, jak widzą długą, kurwa, prostą, to dają w pizdę, że aż, kurwa, silnik wyjebie wnet z ramy. A tłoki to, kurwa, maskę otwierają i chcą wypierdalać. A paliwo to tak jakby, kurwa, tornado się w zbiornik wjebało. Ale co? Taki człowiek, kurwa, cała pizda i do przodu. Podjarany, że on zapierdala. Piłuje tą maszynę i się cieszy, bo, kurwa, przełamuje bariery naddźwiękowe. Tak. Jasne, chyba bariery swojej głupoty, swojego, kurwa, niedorozwoju. Albo jak niekiedy oglądam, kurwa, relacje i zatrzymują takich, to on ci powie, ja lubię zapierdalać. Ha, kurwa, ja pierdolę, a później co? A później sobie wrzuca na fejsa zdjęcia z moto, przed którym klęczy i proszę cię, że zabiję dzisiaj. Także później na pizzę muszę iść, kurwa. No Jezu kochany, no ludzie. No to jest, kurwa, komedia jak chuj, jaka, kurwa. Jak można mówić przed wyjechaniem do moto, nie zabij mnie dzisiaj. No ja pierdolę. Przecież każdy z nas, motocyklistów, czy to nawet w tych puszkach, co jeżdżą, jeżeli wsiadasz, kurwa, za stery, to człowieku, kurwa, ty odpowiadasz za to, co się dzieje przed tobą na drodze. Ty odpowiadasz za to, co się dzieje, jak się poruszasz w ruchu, a nie, kurwa, twój sprzęcior. Przecież to jest, jak to się mówi, przedmiot martwy. Ja nie mówię, można sobie z moto pogadać. Można go pogłaskać, popieścić. Sam tak robię, ja się tego nie wstydzę. Ja się z tym nie kryję, ani nie chowam, bo to żadna, kurwa, zbrodnia gadać z moto. Ale nie gadam przed wyjazdem, słuchaj, maleństwo, skarbynku. Ale wróćmy dziś do domu. Nie! Kurwa! Przecież do chuja ja prowadzę, mam oczy, mózg, kręcę. No niektórzy mózgu nie mają, no bo to, kurwa, możliwe, że kolejki pojebali. Nie robi się takich rzeczy. Bo przecież to od nas zależy, jesteśmy ludźmi myślącymi, świadomymi swoich czynów, zachowań. Wszystkiego tam, czego tylko dusza zapragnie.
a nie nasz samochód, czy nasze moto, czy nawet kurwa rower. No niekiedy kurwa jak oglądam takie materiały, to mnie kurwa się słabo robi. A później kurwa tłumaczenia. Na chuj. Czy to nie można kurwa sobie jechać spokojnie, rekreacyjnie, tylko kurwa trzeba drzeć na umór? Ja to nie wiem, ja to podziwiam takich ludzi naprawdę. W sumie nie z tego względu ich podziwiam, że to robią, czy się tego nie boją. Ja je podziwiam ich głupotę, tak? No bo dla mnie to jest kurwa głupota. No jawna, istna kurwa głupota. I co to im daje? Ja się pytam. Co to takim ludziom daje, że oni tak sobie jadą, zapierdalają? Toż to ani żadna frajda, ani nic. No ale kurwa, no co, no. No ja lubię zapierdalać, no adrenalina, no kurwa, no jak ty tego nie czujesz? Jadę se 300, kurwa. Nic mnie nie zatrzyma, jestem nieśmiertelny, kurwa. Przepraszam. Jestem nieśmiertelny, kurwa, wojownik szos, kurwa. Przecinak masochista. To im się, kurwa, tak wydaje, że oni są nieśmiertelni. Nie ma ludzi nieśmiertelnych. Bo to się, kurwa, nie sprawdza. No, ale jeżeli im tak dobrze, no to, kurwa, krzyżyk na drogę. Niech jadą. Tylko, kurwa, od tego, żeby tak sobie pozapierdalać, to są, kurwa, tory wyścigowe, tak? Ile razy informują, proszą, mówią o tym i, kurwa, nie wiem, do ludzi nie dociera, czy takie niedorozwoje, czy takie, kurwa, tempy. Ja nie wiem. Nie rozumiem tego. To na chuj ograniczenia prędkości, na chuj prawo jazdy, jak można, kurwa, jeździć bez, bo jak cię nie złapią, to ci chuja zrobią. No taka jest prawda. Też od chuja osób jeździ bez prawka. No bo na chuj prawko, jak mogę se, kurwa, jechać i bez i chuja mi zrobią. No i takie, kurwa, jak mają takie później podejście, to ja się nie dziwię, że kurwa jest jak jest. A później taki baran, no bo to inaczej, kurwa, nie można takiego człowieka nazwać, weźmie, zabije nie tylko siebie, ale niechby, kurwa, jeszcze przypierdolił, nie daj Boże, w dziecko czy w samochód, gdzie jedzie rodzina. A później się dziwią, że kurwa nazywają, kurwa, ich dawcami. Później jest takie, a nie inne zdanie o motocyklistach. Też, kurwa, nie wszyscy są do chuja idiotami, którzy wsiadają na moto tylko po to, żeby, kurwa, zamknąć licznik i pokazać, że ja jestem kozak, nagrać to na YouTubie i jeszcze się chwalić, że, kurwa, napierdalam 300 i nic mnie nie zatrzyma, jedynie, kurwa, ściana. Ja wam powiem, bo to jeszcze powinno być tak, kurwa, że powinni dawać takie linki w zestawach do kasku. Powinno się pisać oświadczenie. Ja przy zakupie kasku, ja nie mam mózgu, lubię zapierdalać. Taki sprzedawca powinien dawać jeszcze linkę na łeb i obwiązać się ładnie, po co się, kurwa, męczyć, potem warzywami się stają. Później aby problem dla rodziny. No tak chuj, zajebie, obetnie mu łeb, czy tam do czego się tam przywiąże. I spokój, jednego idioty mniej. Ale po co, no mówię, edukują, informują, pokazują, ale gdzie tam?
I w samochodach jest to samo. Też zapierdalają, nie patrzą. Później, kurwa, w drugą stronę działa to tak samo. Wielu braci na moto, tych normalnych mówię, co jeżdżą spokojnie, z głową rozważnie, też ginie, cierpi potem przez takich delikwentów. Bo kurwa, nie dość, że sam sobie krzywdę zrobi, to jeszcze drugiemu. Oni mają o tyle kurwa lepiej, że ich coś tam ochroni. Poduszki, systemy wspomagania i te inne wynalazki, jak już mówiłem zresztą. A nas ochronią, tak jak już też się powtarzam, co mówiłem na poprzednim motovlogu. Nasze umiejętności, rozwaga, patrzenie oczy dookoła głowy, strój, a tak to pizda. No ale mówię, po co jakieś tam szkolenia robić, po co cokolwiek, po co informować, zabrać te przepisy, zabrać ograniczenia i chuj, sami się wytłukło i będzie spokój. I wtedy kurwa 2-3 samochody przejadą na miesiąc, czy tak samo motory, od razu zmniejszy się populacja. Mówię, brak słów niekiedy na to, co się dzieje, na tę bezmyślność. Wielu motovlogerów też o tym mówi i dobrze, bo trzeba to nagłaśniać, mówić, poruszać takie tematy. A na pewno do tych normalnych ludzi to dotrze i powiedzą: tak, macie rację, nie gadacie głupot, dobrze, że poruszacie takie tematy, jak najbardziej. No ale oczywiście, tak jak są zwolennicy, tak i są przeciwnicy tego, tak? Wiadomo, bo to nigdy nie dogodzi się wszystkim. Jedni to pochwalą, a drudzy powiedzą, że a pierdolicie. Jasne, pierdolicie, no co? Każdy pierdoli, to i my też chcemy pierdolić. No. Tak to kurwa wygląda, ale mówię, na szczęście, tak jak już powiedziałem dużo wcześniej, jest coraz więcej osób tych myślących, a coraz mniej osób niemyślących. I tym optymistycznym akcentem ja wam dziękuję za uwagę. Był to kolejny motovlog i widzimy się przy okazji następnego nagrania. Na razie.